Gliwice otworzyły dziś oferty w przetargu na budowę nowego szpitala, który ma powstać w rejonie ulicy Kujawskiej blisko drogowej trasy średnicowej. Chętnych jest pięciu wykonawców, a inwestycja może kosztować prawie miliard złotych. Karolina Komada. Ma mieć 356 łóżek, 12 oddziałów i w jednym miejscu skupić wszystko to, co obecnie mieści się w dwóch lokalizacjach. W Gliwicach otwarto oferty w przetargu na budowę miejskiego szpitala, który ma powstać przy ulicy Kujawskiej. Sam budynek może kosztować około 350 milionów złotych, do tego całe wyposażenie i wszystko co niezbędne w nowoczesnej placówce medycznej wszystko może kosztować nawet miliard złotych, oprócz pieniędzy zabezpieczonych w wieloletniej prognozie finansowej Gliwic, część pieniędzy miasto chce pozyskać z krajowego planu odbudowy. Mamy pozytywne opinie dwóch ministerstw: ministerstwa zdrowia i ministerstwa właściwego do spraw funduszy europejskich. Jeszcze poprzedniego rządu, że ten szpital jest potrzebny, że należy go wybudować. Więc teraz tylko trzeba otworzyć to KPO. My jesteśmy w bezpośredniej procedurze korespondencji z aktualnym ministrem zdrowia. Także spodziewamy się, że zostaną nam wskazane te możliwości. Przetarg ma zostać rozstrzygnięty w ciągu kilku miesięcy, natomiast budowa szpitala może potrwać nawet pięć lat.